Niedzielne popołudnie tradycyjnie zachęcam, żeby spędzić z Teleekspresem na deser. Dzień dobry, Iga Lewko. Oto niektóre nasze tematy. Są ludzie, którym mimo upływu lat nie w głowie emerytura. Najlepszym przykładem Tina Turner, która skończyła 82 lata. Co prawda nie koncertuje, ale jest ciągle aktywna w mediach społecznościowych. Jej życie to wielka kariera, ale też wiele. Pani Amy Winehouse obowiązkowo powinni ruszyć do Londynu. W Design Museum otwarto wystawę zatytułowaną Amy Beyond the Stage. Znajdują się na niej m.in. najsłynniejsze kreacje, osobiste notatki czy fotografie artystki. Ekspozycję stworzono z okazji 10. rocznicy śmierci Brytyjczyka. Księżna Monako trafiła do szpitala dosłownie kilka dni po jej powrocie z Afryki. Książę Albert ogłosił, że jego małżonka korzysta z pomocy w ośrodku z dala od Monako. Jak wyjaśnił, Charlene była wycieńczona emocjonalnie i fizycznie. Po Wigilia Świętego Andrzeja, żeby poznać dawne andrzejkowe zwyczaje, wybraliśmy się do Muzeum Wsi Lubelskiej. Jedną z zabaw było na przykład smażenie placków. Dziewczęta wpuszczały do izby psa, a której placek został chwycony pierwszy, ta mogła liczyć na szybkie za mąż pójście. A teraz obiecana przez nas Sarah James, która już 3 grudnia zaprezentuje swoją pierwszą świąteczną piosenkę. A jak będzie wyglądał teledysk do tego utworu? Proszę zobaczyć. Trzymamy. To atrakcja dla tych, którym latem za gorąco, a zimą za zimno. W naszym cyklu Piękna Polska, zabytkowa kopalnia srebra w Tarnowskich Górach. Nie wiem jak Państwo, ale ja nie mogę się już doczekać przygotowywania świątecznych wypieków, ale to już za chwilę, a za tydzień kolejny deser, na który zapraszam w imieniu Marzeny Kawy. Do zobaczenia.